Tomek, jesteś najbardziej utytułowanym zawodnikiem krośnieńskiej drużyny. Dwukrotne Mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław, dwukrotny Puchar Polski, Super Puchar ze Śląskiem. Zdecydowałeś się na przyjście do Krosna. Jakie były motywy, czego chcesz grać właśnie tu? Przede wszystkim gra na poziomie pierwszoligowym. Jestem po kontuzji i chcę wrócić do pełnej sprawności. Trener Radowicz dał mi tą szansę, że mogę wrócić do gry. Także raz, wysoki poziom, dobra organizacja w klubie, dwa, fajna drużyna, no i trener, który daje szansę powrotu. W każdym meczu dostajesz coraz więcej minut na parkiecie. Czy już to przygotowanie uważasz, że jest takie optymalne, czy jeszcze jakieś są elementy do poprawienia? Ja myślę, że to głównie zależy od trenera, na jaki czas puszczę zawodników formy danego dnia. No ja się czuję coraz lepiej, coraz pewniej na parkiecie i głównie chodzi mi o to właśnie, żeby poczuć z powrotem tą grę, bo miałem długą przerwę. To, że dostaję więcej minut, to tylko świadczy o tym, że trener ma coraz większe do mnie zaufanie. Po tej kontuzji, którą odniosłeś, nie ma już śladu w pełni 100% zdrowotnie? No, czuję się bardzo dobrze, natomiast jeszcze zostaje, wiadomo, w psychice zostaje taka trochę blokada, którą trzeba przełamać, ale do tego potrzeba czasu, także ten czas tutaj dostaję i z tego bardzo się cieszę. Tomek, tak z perspektywy, bo rozegrałeś sporo sezonów w Ekstraklasie. Grałeś też w swoim rodzinnym Ostrowie w drugiej lidze, występowałeś w Ekstraklasie w Niemczech, grałeś też w akademickich ligach w Stanach Zjednoczonych. Czy pierwsza liga z twojej perspektywy to faktycznie takie zaplecze Ekstraklasy, w której nie ma dużej różnicy między grą, czy faktycznie jest różnica? Ja myślę, że różnice są niewielkie. Z takich największych różnic, które się może dopatruje, to rozmiar zawodników po prostu na wyższym poziomie są po prostu trochę więksi zawodnicy, natomiast więksi. Koszem spotykamy często zawodników po 20, 2,15, 130 kg wagi. No w pierwszej lidze ciężko takich zawodników spotkać, oni są z tej ligi właśnie wyławiani do Ekstraklasy. Także to jest główna różnica. Natomiast jakiś tam poziomie wielkiej różnicy nie ma. Ja przypomnę, że grałem już po farmie w pierwszej lidze, awansowaliśmy do Ekstraklasy, także już jakieś tam przetarcie, doświadczenie w pierwszej lidze miałem. Dlatego też właśnie chciałem grać w pierwszej lidze, bo wiem, że jest dużo biegania. Grają polscy zawodnicy. No nie, fajna atmosfera w drużynie, bo jak są Polacy razem, to zawsze jest wesoło. Tomek, grałeś w Stanach w Marist College, w lidze NCAA. Czy śledzisz wyniki NBA? Czy ktoś z swoich kolegów może trafił do NBA, czy nie? To znaczy tego śledzę, ale nie jestem zagorzałym fanem NBA. Raczej wolę koszykówkę europejską, bardziej pokładaną. NBA głównie się opiera na grze 1-1. Oczywiście jest to widowiskowe, jest to fajne. Ale już to widziałem z bliska, widziałem to na żywo i też z wiekiem bardziej doceniam właśnie taką koszykówkę taktyczną, pokładaną. Europejska koszykówka jest coraz ciekawsza i już drużyny te najlepsze nie występują poziomem tym drużynom z NBA. To nagrałeś też w Niemczech, w klubie, w którym kiedyś występował Szymon Szewczyk. Nowym trenerem reprezentacji Polski został również niemiecki trener. Czy miałeś może z nim kontakt? Z nim kontaktu nie miałem, natomiast grałem z dwoma zawodnikami, którzy grają obecnie w Albie Berlin. Proszę Farcykiem i Jasinem Idbichi i z ich opowieści troszkę mogę powiedzieć na temat tego trenera. Jest to ogromny profesjonalista, ma ogromny autorytet wśród Niemców, wśród niemieckich zawodników, w każdym mieszkaniu niemieckim przecież prowadził. No zdobył mistrzostwo Europy. Tak. Także no to jest naprawdę trener z najwyższej półki. Takie właśnie opinie słyszałem. Natomiast osobiście go nie spotkałem, więc nie mogę powiedzieć, nie był moim trenerem. Mhm. Nie mogę powiedzieć, jak to prowadzi trening. Natomiast w opiniach bardzo, bardzo pozytywnie. Dzięki.